Witam serdecznie, ze mną Szymon Jagiełło, istne królewskie nazwisko. Aha, cześć, witam, dzięki. No królewskie, królewskie. I królewska gra. Dzisiaj pokonujecie po fantastycznym boju Casablanca i trzeba powiedzieć, że z meczu na mecz prezentujecie się coraz lepiej. No tak, no wygrywamy, udaje nam się wygrywać, mamy już tak dobrze zbudowany skład. Jak sam wiesz, no na początku to był główny problem. Zbudowanie składu sumiennego, zgranego, z meczu na mecz, jak widzisz, jest coraz lepiej, powiedziałeś. Cała drużyna bardzo dobrze sobie radzi, a będą jeszcze lepsze mecze. Na pewno cieszą transfery, które po Orliku zostały wykonane, które dzisiaj w tej lidze futsalowej dają fajne efekty. No tak, wydaje mi się, że chyba mamy trzech, może czterech zawodników, którzy zostali po prostu z Ligi Orlikowej. Teraz mamy wzmocnienia. Tak jak wcześniej powiedziałem, są zgrania, jest coraz lepiej. Mariposa Mecpa, ciekawa drużyna, bo tak naprawdę nikt o was dużo nie wie, oprócz tego, co widzieliśmy na Orlikach. Ja sam dużo nie mogę powiedzieć, ale teraz słowa się narzucają, że jesteście drużyną, która może powalczyć o tą pierwszą trójkę. Pokazujecie to przede wszystkim grom. A jaki wasz cel? No chcemy awansować do drugiej ligi, być może się uda, zobaczymy, no też na to wpłyną pozostałe mecze innych zespołów. Tak jak znowu wrócę do tego zgrania, prawda, próbujemy się zgrać, każdy z nas gdzieś kiedyś miał no, dużą, większą lub mniejszą styczność z piłką nożną, grał, no teraz po prostu jak mówię znowu zgranie, zgramy się i naprawdę będziemy walczyć o więcej. Wyglądacie coraz lepiej, nie tylko sportowo, ale też wizerunkowo. No tak, zadbaliśmy o wizerunek, no, każdy się dołożył do tego pomysłem, troszkę realizacją, tak żeby po prostu te koszuleczki były takim po prostu urozmaiceniem, tak, w naszej grze też, no i chyba wszystkim się podoba, nie? Często, bardzo się podobają dokładnie, często w drużynach widzę takie osoby pojedyncze, które potrafią pociągnąć cały zaprzęg drużyny, jedna, dwie, a u was widzę tak naprawdę cztery osoby, które potrafią być jednocześnie nawet taką osobą dominującą, która może pomóc drużynie, żeby w trudnych momentach gdzieś tam szarpnąć tę ekipę do walki. To nie jest u was jedna osoba, powtarzam, tylko nawet widzę ze cztery osoby i tam też ciebie widzę. A to dziękuję, to jest komplement. No tak jak znowu powiedziałem, mamy wzmocnienia, więc rzeczywiście każdy gdzieś tam, ktoś ma mniej siły, ktoś ma zaraz więcej, prawda, jest energii dużo, jak widzisz z ławki, ławka też żyje, jak się zmieniamy tak nawzajem, ławka też siebie dopinguje tych na boisku i odwrotnie po prostu, no i staramy się, żeby gdzieś tam być tą siłą napędową, każdy jest osobna. Jest jakiś mankament jeszcze w tych sześciu kolejkach, który tak zaobserwowałeś, a jest ciężko poprawić? Uważam, że no, żyjemy tymi wygranymi trochę, więc ciężko nam jest jakby te błędy wypatrywać. Znowu będę musiał wrócić z grania, wiadomo, nad tym się pracuje, tak, więc może to. Widzimy mecze wyższych lig, prawda, chłopaków, którzy grają dłużej ze sobą, jak oni, u nich ta piłeczka bardzo szybko chodzi, bardzo fajnie, tak, jest po prostu duże zgranie i to wpływa bardziej na grę na pewno niż indywidualne umiejętności, chociaż których też mnie brakuje na boisku, jak wspomniałeś wcześniej. Aż się boję pomyśleć, co będzie, jak się rzeczywiście zgracie. No, ja nie mogę się doczekać, tak? Zobaczymy może w przyszłym roku, no, jeżeli wystartujemy znowu w lidze, no to może już z wyższej ligi też, tak? I pokażemy jeszcze więcej. Zatem czekam na takie efekty. Dziękuję za wiele. Dziękuję również, pozdrawiam.